final went well. I think it was pretty clear to me personally. I ask, is everybody ready? Yeah! Well, we gotta get the energy up. This is the finals. We gotta make so much noise that people like 200, 300 meters from here wanna know what's going on, and they come in here and check out the finals, all right? Is y'all ready? Yeah! Najlepszy b-boy imprezy. Podobało mi się kilku b-boy zdecydowanie. Nie wiem, czy potrafiłbym wybrać jednego najlepszego. Bardzo mi się podobał młody z Floor Killers. Tak samo bardzo podobał mi się Rafał, też z Floor Killers, który właśnie startował z młodym. Kleju też miał bardzo dużo dobrych momentów, chociaż myślę, że tego dnia nie był w swojej szczytowej formie i chyba nie miał do końca swojego dnia. Greku, Jarko też bardzo mi się podobali. No i oczywiście wyżej wymieniony Robin. Także myślę, że no jakbym się zastanowił dłużej, to całkiem możliwe, że wymieniłbym jeszcze paru b-boyów. Dla mnie b-boyu, bo jest taniec zdecydowanie. Zgodność ruchów z muzyką, płynność w poruszaniu się, charakterystyczne ruchy, charakterystyczny styl, który powinien cię wyróżniać. Podstawy są tylko środkiem do stworzenia tego. Podstawy są po to wymyślone, żeby mieć się o co oprzeć i mieć na podstawie czego zbudować swój własny, niepowtarzalny, charakterystyczny styl. I myślę, że zaraz po taneczności właśnie charakterystyczny, niepowtarzalny styl jest dla mnie najważniejszy. Musisz się starać wypracować jak najwięcej swoich unikalnych patentów, unikalnych ruchów, które będą rozpoznawalne przez wszystkich. Za każdym razem, gdzie się nie pojawisz, to od razu ludzie muszą wiedzieć, że to jesteś ty, a nie ktoś inny. Nie możesz starać się na siłę próbować tańczyć pod publikę albo starać się tańczyć jak ktoś, kto już charakteryzuje się jakimś konkretnym, unikalnym stylem, bo to będzie zawsze kopia, nigdy nie zrobisz tego lepiej. Zawsze będziesz tylko kopią tej danej osoby. Także staraj się zawsze przede wszystkim w tym, co robisz, być sobą. To jest, myślę, najważniejsze. No i oczywiście pogłębiaj wiedzę na temat tańca, bo im więcej wiesz na temat tańca, tym jest ci łatwiej zbudować swój niepowtarzalny, charakterystyczny styl. Dance is a universal language. You don't really lose, you know, you don't lose, you know. It's not that you lost, it's that these particular situations happen. If you dancing and you representing what I'm doing, shout out to you too. 40 is the new 20, baby, I'm still hot. Thank you. Ladies and gentlemen, it's time to say hello to my little friend.
What's up?